W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, witam was bardzo serdecznie w tym okresie jeszcze świątecznym, chociaż wczoraj dopiero skończyliśmy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, to chcemy dalej Bogu dziękować za Jego wspaniały dar okazany nam w Jezusie Chrystusie. I to możemy uczynić każdego dnia. I to też chcemy czynić słowami, które zapisane są w książeczce z Biblią na co dzień. Zachęcam was, drodzy, aby dzisiaj również otworzyć nasze serca na to Boże Słowo. Niech ono nas przenika, prowadzi i nam błogosławi. Drodzy, Słowo Boże, które zapisane jest w Starym i Nowym Testamencie, chce powiedzieć nam dwie bardzo ważne rzeczy. W księdze proroka Izajasza w 44 rozdziale, 6 wierszu. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. I w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 9 wierszu. Wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Drodzy, przeżywaliśmy święta Bożego Narodzenia. Święta, które przypomniały nam, jak co roku, stąpienie Boga w postaci Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Uniżenie się tego wspaniałego majestatu, aby pokazać światu, że Bóg jest z nami i Bóg jest między nami. To wydarzenie, narodzenie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa pozwoliło nam zupełnie inaczej spojrzeć na naszego Stwórcę. Na Stwórcę, który mówi o sobie, że jest pierwszy i jest ostatni. A Jego majestat jest potężny, wspaniały, jest nieosiągalny ludzkim umysłem. Ale przez to, że w narodzonym Jezusie Chrystusie możemy odnaleźć to, co najwspanialsze, co Bóg przygotował dla człowieka, w tym możemy umacniać swoją nadzieję, że Bóg jest naszym kochającym Stwórcą, który potrafi i chce, abyśmy w Niego uwierzyli, abyśmy w Nim szukali nadziei, abyśmy do Niego przychodzili, mimo to, że jest On tak potężny i wspaniały. Uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy z Nim przebywali, zawsze widzieli Go jak na osobności, w cichości, rozmawia, modli się. I też z tego powodu przyszli do Niego i zapytali się Go, jak oni mają się modlić. Jak mają zwracać się do tego majestatu, który jest tak nieosiągalny. Wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Drodzy, i my po dzień dzisiejszy w tej modlitwie pańskiej, której nauczył nas Jezus Chrystus, możemy zwracać się do naszego Stwórcy. Możemy bez jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej, bez jakiegokolwiek pośrednika rozmawiać z tym, który jest wspaniałym Ojcem, który jest miłością, który daje nam możliwość i przestrzeń do tego, abyśmy każdego dnia mogli do Niego wołać. Drodzy, na temat modlitwy moglibyśmy nakręcić wiele możliwych rozważań. Ale w dniu dzisiejszym, zaraz po świętach Bożego Narodzenia, chcemy trwać w tej radości, Bogu dziękować za to, że możemy przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie zobaczyć prawdziwe Boże oblicze, tego, który jest nieskończony, ten, który jest wspaniały, ten, który daje nam swoje błogosławieństwo. Chciejmy i my dzisiaj
skłonić swoje głowy, czy to w dzisiejszy poranek, czy wieczór, i oddać Bogu chwałę za to, że On jest z nami. Boże, do Ciebie przychodzimy jako Twoje dzieci. Jako dzieci, które tak bardzo pragnęły bliskości z Tobą. Jako dzieci, które otrzymały najwspanialszy dar w Jezusie Chrystusie. Dar miłości. Dar, który jest dla nas wszystkich najdrogocenniejszy, najwspanialszy. Dziękujemy Ci, Boże, nasz Ojcze, Tato, który jesteś z nami obecny tu i teraz, który nas strzeżesz każdego dnia, za to, że Ty prowadzisz nas, strzeżesz, utrzymujesz, że dajesz nam możliwość do tego, aby być blisko Ciebie, chociaż jesteś nam tak daleki, tak odległy, możemy czuć Twoją obecność. Boże Wszechmogący, nie potrafimy swoimi słowami wyrazić wdzięczności, radości za to, że Ty tak wspaniale dajesz nam poznać siebie. Możemy do Ciebie wołać i tak chcemy to zrobić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Wam błogosławi i niech Wam strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.